Dzień dobry Państwu. W imieniu gospodarzy dzisiejszego wydarzenia, to jest województwo mazowieckiego pod kierownictwem pana Adama Strudzika, marszałka województwa mazowieckiego oraz zarządu warszawskich... Nie słychać. Pana Michała Pankila, prezesa zarządu dyrektora generalnego, pani Jolanty Dołek, członka zarządu dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych i pana Tomasza Trotera, członka zarządu dyrektora do spraw handlowych, chciałbym serdecznie powitać wszystkich Państwa na uroczystej inauguracji budowy drugiego toru linii kolejowej BKD od Podkowyleśnej do drogi Stamazowieckiego. W szczególności chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Adama Strudzika, marszałka województwa mazowieckiego. Witam pana Wiesława Raboszuka, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Witam pana Rafała Rajkowskiego, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Witam bardzo serdecznie panią Annę Brzezińską, radną sejmiku województwa mazowieckiego i przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. Witam pana Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Witam pana Krzysztofa Rymurza, starostę Pruszkowskiego. Witam pana Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza gminy Brudninów. Witam panią Małgorzatę Pachacką, wójta gminy Michałowice. Witam pana Piotra Reniszewskiego, burmistrza Milanówka. Witam pana Artura Kusińskiego, burmistrza Podkowyleśnej. Witam pana Tomasza Krupskiego, zastępcę burmistrza drogi Stamazowieckiego. Witam pana Tomasza Sucho-Żebrowskiego, radnego Rady Miejskiej gminy Drogi Stamazowieckiej. Chciałbym również powitać pana Mariusza Frankowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Jest z nami pan Artur Andrysiak, członek Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Witamy. Witam panią Agnieszkę Stankiewicz, członka Rady Nadzorczej Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Jest z nami również pan Edward Głaz, prezes zarządu spółki INTOP Warszawa, spółka z generalnego wykonawcy. Witam pana Sławomira Krawczyka, dyrektora zarządzającego spółki INTOP Warszawa, spółka z oraz witam pana Jakuba Leśniewskiego, kierownika projektów, przedstawiciela inżyniera kontraktu firmy Safer SAS, oddział w Polsce. I witam serdecznie również wszystkich przedstawicieli załogi, pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz wszystkich sympatyków i zgromadzonych gości. Szanowni Państwo, chciałbym w skrócie przedstawić porządek dzisiejszego wydarzenia, czyli za chwilkę przejdziemy, poproszę przez naszych szanownych gości o krótkie przemówienia. Następnie odbędzie się symboliczne rozpoczęcie budowy drugiego toru w postaci wbicia haków mocujących szyny do podkładów na znajdującej się przy peronie specjalnej konstrukcji. Następnie zaprosimy Państwa do przejścia na teren zakładu eksploatacji do hali przeglądowo-naprawczej, na której zostanie zaprezentowane stanowisko do obsługi pojazdów kolejowych na określonych poziomach utrzymania oraz na końcu zaprosimy Państwa do prezentacji i zwiedzania odrestaurowanej części hali przeglądowej EKD z 1927 roku, na której będzie przewidziany czas dla mediów, ewentualnie pytanie do naszych gości i jak również kawa, herbata, woda i skromny poczęstunek. Teraz chciałbym, abyśmy przeszli do pierwszej części naszego wydarzenia, czyli wystąpienia otwierające. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Adama Strudzika, marszałka województwa mazowieckiego. Szanowni panowie marszałkowie, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Tak. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wspólnie tutaj uczestniczyć, moim zdaniem, w pewnym historycznym wydarzeniu, jakim jest rozpoczęcie.
drugiego toru. Proszę Państwa, ta kolej ma 95 lat. Była synonimem nowoczesności wtedy, kiedy była budowana. Przypomnę, że nazywała się elektryczną koleją wyjazdową. Więc dzisiaj, po tych 95 latach, nadajemy nowy impuls, nowy element rozwoju. Ta przestrzeń, w której Warszawska Koleja Wyjazdowa funkcjonuje, to jest przestrzeń najbardziej zurbanizowana, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. To jest też obszar tych gmin, w których następuje bardzo dynamiczny rozwój gospodarczy. Ta kolej też jest sposobem na dojazd do Warszawy transportem publicznym, wygodnym, bardzo punktualna, bardzo też dobrze oceniana przez pasażerów. 8 milionów pasażerów, proszę Państwa, no to jest wymiar funkcjonowania tej kolei. Bardzo się cieszę, że dzisiaj stawiamy ten kolejny krok rozwoju Warszawskiej Kolei Wyjazdowej. Pojawiły się też pierwsze informacje, czy pierwsze zapowiedzi dalszego wydłużenia ewentualnie Warszawskiej Kolei Wyjazdowej do Baranowa. Jest to związane z zapowiadanym przez rząd budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Możemy być oczywiście sceptyczni i zastanawiać się, czy to na pewno nastąpi. Natomiast rozwój Warszawskiej Kolei Wyjazdowej na pewno jest czynnikiem rozwojowym, więc samorząd województwa będzie te plany oczywiście popierał. Bardzo serdecznie gratuluję zarządowi Rady Nadzorczej, dlatego że proces przetargowy nie był prosty. To jest duża inwestycja, 150 milionów złotych. Życzę wykonawcom, żeby terminowo zrealizowali te inwestycje, ponieważ jak Państwo wiedzą, połowa tych środków pochodzi ze środków europejskich. Warto o tym pamiętać, bo dużo się dyskutuje o kwestiach członkostwa naszego, chociażby takie projekty jak ten, świadczą o tym, że nasze członkostwo i pieniądze z polityki spójności to ważny element rozwojowy. Także życzę i wykonawcy, i władzom spółki, żeby w terminie, czyli przed zakończeniem roku 2023, ta inwestycja została zakończona. No a nam wszystkim życzę, żebyśmy mogli korzystać z tej kolei bezpiecznie i z dużą satysfakcją. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu marszałkowi. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Rafała Rajkowskiego, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Bardzo proszę. Panie marszałku, panowie marszałkowie, szanowna pani przewodnicząca, pani radna, państwo prezesi, wszyscy, panie starosto, panie burmistrzu, szanowni państwo samorządowcy, wszyscy państwo obecni na dzisiejszej okoliczności już fizycznego rozpoczęcia tej inwestycji. Ja tak, szanowni państwo, spojrzałem sobie na ten plakat informacyjny, czy ten baner i napis na samej górze brzmi, aby jeździło się bezpiecznie i częściej. Oczywiście punktualnie, ale co do punktualności, tak jak mówił pan marszałek, to jest najbardziej punktualna kolej w Polsce, więc pewnie dlatego nie ma tego również napisu. Szanowni państwo, kilkanaście dni temu byliśmy świadkami podpisania umowy z wykonawcą i przyznam się państwu szczerze, że wtedy też dużo rozmawialiśmy o tym, że to jest taki moment szczególny w historii rzeczywiście Bukatki, kiedy wchodzimy trochę na inny poziom też cywilizacyjny, a więc będziemy mogli za chwilkę realizować więcej tych połączeń, tak bardzo chwalonych przez wszystkich naszych pasażerów, a jednocześnie
a jednocześnie to da taki impuls, jeszcze większy impuls rozwojowy całej warszawskiej kolei dojazdowej. Ja mogę powiedzieć Państwu szczerze, że to jest ten moment w pracy każdego samorządowca, kiedy bardzo się cieszymy i oczywiście w symboliczny sposób chcemy uczestniczyć w rozpoczęciu tej inwestycji. Mam nadzieję, że wykonawca ma świadomość, o czym też sygnalizował, że tutaj wsparcie tymi środkami unijnymi w ramach pieniążków jeszcze tej perspektywy jest bardzo obarczone pewnego rodzaju ryzykiem dotyczącym realizacji w określonym terminie tej inwestycji, dość krótkim. Dlatego trzymamy bardzo mocno kciuki za Państwa i mam nadzieję, że to bez żadnych zakłóceń, biorąc pod uwagę prędkość od podpisania umowy i rozpoczęcia fizycznych prac, to już jakby też wskazuje na to, że będzie wszystko w porządku. Chcę również podkreślić fakt, ja rozmawiałem tutaj z panią przewodniczącą, panią Anią Brzezińską, przewodniczącą infrastruktury, a więc osoby, która również zajmuje się i dyskutuje w ramach komisji sejmikowej o kwestii transportu, w tym transportu oczywiście kolejowego. Jest również takim ambasadorem kwestii dotyczących rozwoju w aspekcie kolejowym, nie tylko wypadki, ale również i naszych mazowieckich kolei. Rozmawialiśmy o tym, że życzyłaby sobie, aby więcej takich inicjatyw ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego. Ja tutaj mogę Państwu tylko powiedzieć, że pracujemy na tym intensywnie, aby w dalszym ciągu na przestrzeni rozwoju historii również województwa mazowieckiego staramy się robić wszystko, aby uatrakcyjnić naszą pasażerom tą zarówno infrastrukturę, jak i cały czas starać się zachowywać nowy tabor, o którym będzie również mowa w ramach tego wykonania tego kontraktu. Wszystkiego dobrego, bardzo się cieszę i tak jak mówię, dla wykonawcy, aby udało się zrealizować ten projekt. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję panu marszałkowi. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Mariusza Krankowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Dzień dobry Państwu. Chciałbym się powiedzieć uff, bo tyle nas kosztowało sporo, to zarządzanie najlepiej, czy Rady Nadzorczej weźmie do tego momentu. Więc jest taki uff, że jesteśmy i rozpoczynamy wreszcie tą ten proces inwestycyjny. Chciałem podziękować zarządowi i też pogratulować wykonawcy i trzymamy wszyscy. Pokoju na wróci kciuki za to, że to jest cała inwestycja. To są rady, szczycie, szczycie, inwestycja rozwojowa i bardzo ważna dla spółki. Ja chciałem tylko podkreślić to, co wspomniał pan marszałek, czyli ośrodka zewnętrzne, bo to jest pewien zwieńczenie pewnego procesu, który trwa w tej spółce już dobre 10, ponad 10 lat. Najpierw mieliśmy zakup ze środków unijnych. Pierwsza zmiana taboru, 14 sztuk taboru. Potem była kontynuacja, to też warto podkreślić, kolejne środki zewnętrzne, tym razem szwajcarskiego mechanizmu. I oprócz dodatkowych 6 sztuk taboru, był to też remont peronów i dyskusja infrastruktury. Teraz domykamy niejako ten proces wreszcie do powrotu etapu budowy tego drugiego toru. Te wszystkie trzy inwestycje były finansowane z różnych środków, ale to stanowią świetny element pokazania komplementarności pomiędzy środkami zewnętrznymi, środkami, które wkłada spółka, środkami samorządu województwa, wspólników. I myślę, że warto to o tym podkreślić, bo z tych pieniędzy, tych inwestycji pewnie nie udałoby się zrealizować, albo na pewno by się ich nie udało zrealizować w tak krótkim okresie czasu. I licząc na to, że już wkrótce będziemy mieli nowe środki, rozpoczniemy nowe okres programowania, będzie można realizować kolejne projekty z ich udziałem. No i życzę jeszcze raz wszystkim powodzenia i rozwoju. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Pankiwa, prezesa zarządu, dyrektora generalnego Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panowie marszałkowie, szanowna pani przewodnicząca,
i pan wiceprzewodniczący, szanowni państwo starostowie, właściciele, prezydent, burmistrzowie, szanowny panie przewodniczący, członkowie Rady Nadzorczej, szanowni państwo pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem praktycznie wielomiesięcznej ciężkiej pracy o tym, żeby przystąpić do wykonania budowy drugiego toru. Kilka dni temu na uroczystościach w Urzędzie Marszałkowskim mówiłem, że marzeniem Grodziszczan, nie tylko Grodziszczan, od wielu, wielu lat było pobudowanie tego drugiego toru. Również przypomnę, że pierwszy osobiście chodziłem tutaj i zwiedzałem miejsca, gdzie widać, że ten tor przed wojną światową tutaj funkcjonował. Bo są jeszcze dwa przepusty na terenie Grodziska w torach, gdzie widać, że tam kiedyś pociągi jeździły. Oczywiście efekt wojny najprawdopodobniej spowodował, że zostało wszystko zniszczone. Zapewniam również, że termin wykonania tej inwestycji, to mówię to dzisiaj publicznie, dziękując panu prezesowi NIPAP-u, żeśmy podpisali aneks do umowy z zawarciem daty zakończenia tych prac na dzień 29 grudnia 2023 roku. I będziemy trzymać za słowo pan mnie, ja pana, o wszelkiej pomocy, bo już musimy się brać do intensywnej pracy. Budowa drugiego toru to jest, proszę państwa, nazwa drugi tor. Pod tym drugim torem to jest budowa nawierzchni, urządzeń elektroenergetycznych, nowej sieci trakcyjnej, przystanków nowych, przebudowa dwóch stacji. Grodzisk Mazowiecki Radońska i stacji Podkowa Leśna. Również uwzględniliśmy propozycje państwa w tych projektach, o czym w szczegółach państwo wiecie, o co chodziło, szczególnie w Podkowie Leśnej i Grodzisku. Niezależnie od tego, wszystkie elementy nowej infrastruktury będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Tak jest w projekcie zawarte i to będziemy realizowali. Na dzisiejszym spotkaniu zaprosiliśmy państwa również do naszej lokomotywowni. Ja wolę to słowo lokomotywownia, nie pół napraw. Proszę państwa, jesteśmy jedyną spółką w Polsce, która wykonuje we własnym zakresie przeglądy T4. Mniej więcej powiem, o co tutaj chodzi. Gdybyśmy zlecali to PES-ie czy na wagonie, płacilibyśmy za jeden pojazd na kilometr rzędu 9 milionów. My to wykonujemy sami, własnymi siłami szczęści, kwota 3,5-4 miliony, czyli za jeden pojazd ile milionów oszczędzamy. Można to robić, proszę państwa. Miałem przyjemność być kilka dni temu na spotkaniu wszystkich prezesów spółek samorządowych w Poznaniu, gdzie praktycznie każdy z nich się pytał, jak ty to robisz? U nas się tego nie da zrobić. Da się zrobić, to trzeba wiedzieć, proszę państwa. Kolejny element to jest hala, którą państwu dzisiaj przedstawimy. I też pamiętam niedawno, ja tu 10 rok pracuję, ale był taki okres, że tak, dach był zawalony, woda przeciekała. Nie dało się nic zrobić, bo się okazuje, że nawet jak zrobimy, to podobno odwodnienie będzie takie, że zaleje tory. No to zaczęliśmy od odwodnienia. Odwodnienie jest zrobione, modernizacja została wykonana i naprawdę jest to element, w którym też pokazaliśmy, że co się rzekomo nie dało zrobić, dało się zrobić z wielkim efektem. Proszę państwa, jeżeli chodzi o samą tę inwestycję, ja miał serdeczną prośbę, szczególnie do właścicieli, współwłaścicieli naszych. Pomóżcie w realizacji tej inwestycji, bo ja sobie zdaję sprawę, że będą określone wyzwania, bo my nie mamy czasu. My musimy występować do zarządu województwa o zmiany w rozkładzie jazdy, nie będą one tak dotkliwe. Ale jak państwo wiecie, oprócz tej inwestycji jest potężna inwestycja w Warszawie Zachodniej. I tutaj jesteśmy po bardzo trudnych rozmowach z przedstawicielami Pelki. Zorganizowałem tutaj dwa, trzy spotkania na bardzo trudne tematy, o co tutaj chodzi.
No nie możemy sobie pozwolić na to, żeby PLK nas odcięła od Warszawy Śródmieścia w tej chwili, od Warszawy Zachodniej. I uzyskaliśmy takie porozumienie, że będzie zamknięcie dopiero 1 marca 2023. Czyli mamy oddech w tym roku na to, co my będziemy robili. I będę trzymał PLK za słowo, bo mamy na to dokument, pod którym się oni podpisali. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Wcześniej czy później tam się to zacznie. I temat jest oczywiście finansowy, żebyśmy my współfinansowali częściowo tę inwestycję. Temat jest delikatny. I też o tym mówię publicznie, bo musimy być bardzo ostrożni, bo jest to inwestycja unijna i na pewno my nie powinniśmy wchodzić z wielkimi finansami w coś, co jest robione przez spółkę rządową. Jeżeli chodzi o nasze prace, skupimy się na tym, że na Milanówek od Podkowy do Grodziska będzie w pierwszej fazie komunikacja zastępcza, ale pociągi będą jeździły. Czym to będzie uzupełnienie pociągów komunikacji zastępczej, bo choćby na początek, już z panem prezesem rozmawialiśmy, no przyjadą pociągi szynami, trzeba je wyładować. No wiadomo, że jak jest jeden tor, no to trzeba rozładować i trzeba komunikację zastępczą realizować. Sądzę, że prace te będą synchronizowane i podzielone na trzy etapy. Pierwsze to jest budowa nowego toru. Drugi element to jest odbudowa tego toru, który jest, oczywiście z dostosowaniem tych wymogów, o których wcześniej Państwu mówiłem, i przebudowa tych stacji. Niektórzy już rozpaczają, że my sobie nie poradzimy, bo za mała lokomotywownia. Po co budować drugi tor? To odpowiadam jednoznacznie. Budujemy drugi tor po to, żeby w docelowej unijnej perspektywie do 2037 roku dokupić 3 pociągi. Po co? Żeby więcej pasażerów wozić, żeby była większa przepustowość, a niezależnie od tego również mamy na uwadze, że wtedy będzie wzrost pasażerów, będą większe wpływy i większe będzie zadowolenie po tym trudnym okresie. A z Warszawą Zachodnią poradzimy sobie. Ta modernizacja nie tylko będzie w Warszawie Zachodniej, później się przeniesie na Ochotę, na Śródmieście, na Centralny i na Wschodni jeszcze. Więc ta modernizacja to będzie trwała co najmniej do 2028 roku. Szczególnie dziękuję jeszcze pracownikom WKP-ki, którzy bardzo wiele sił włożyli w przygotowanie różnej dokumentacji uzgodnieniowej do tego projektu. Jak żeśmy założyli do pana wojewody dokumentację do uzgodnienia, pamiętam jak dziś, bo też byłem pana wojewody na trudnych rozmowach uzgodnieniowych. Zawieźliśmy cały samochód dokumentacji do uzgodnienia. Więc ile trzeba było zrobić i wszystko zostało pozytywnie uzgodnione przez wszystkich zainteresowanych. Dziękuję samorządowcom za uzgodnienia, starostom i panu wojewodzie, który też podpisał się zgodnie nam. I całej Radzie Nadzorczej za, jakby tutaj powiedzieć, monitorowanie zagadnień, bo są to pieniądze unijne i wiemy o tym, co tu bardzo. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu prezesowi. A teraz poproszę o wypowiedź pana Edwarda Głaz, prezesa zarządu INDOP. Warszawa spółka z OHM, przedstawiciela generalnego wykonawcy. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, tak jak Pan wspomniał, umówiliśmy się, że końcem 2023 roku ta inwestycja będzie oddana i zrobimy wszystko, żeby tak było. Bardzo się cieszę, że w tak szybkim czasie możemy rozpocząć tą budowę dzisiaj symbolicznie. A myślę, że dzisiaj fizycznie już ją chcemy rozpocząć i działać. Rzeczywiście przed nami czas jest bardzo krótki, mamy spore zadanie. Na szczęście pogoda się dobra robi. Lato, które mamy przed sobą, miejmy nadzieję, że będzie na tyle dobre, że rzeczywiście ta inwestycja będzie szła. Pan prezes pokazał wszystko, powiedział, co mamy do zrobienia, natomiast jakby dodam, że ten pierwszy tor chcemy zrobić i oddać do użytku ten nowy tor w początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale. Później bierzemy się za drugi tor. No i tak, żeby cała inwestycja na nowy rok służyła już mieszkańcom.
Ja prosiłbym też wszystkich informacji do wszystkich pasażerów, do mieszkańców, że rzeczywiście jest to budowa i będą utrudnienia, czy to na przejazdach kolejowych, czy to na nowo budowanych peronach, czy utrudnienia w UHC. Prosimy o wyrozumiałość, zrobimy wszystko, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. No niemniej jednak liczymy na to, że przez te półtora roku, jakie będą utrudnienia, później znikniemy i ta wokarta będzie służyć mieszkańcom i powodować to, że ten region też się będzie rozwijał. Dziękuję bardzo i zrobimy wszystko, żeby w 2023 do końca 2023 roku tą inwestycję zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Chciałbym teraz zapytać, czy ktoś jeszcze z szanownych państwa, z naszych gości chciałby zabrać głos na dzisiejszą okoliczność. Bardzo proszę, pan Tomasz Krupski, zastępca burmistrza gminy Brodzisław Mazowiecki. Szanowny panie marszałku, wielce szanowni powitani już goście, drodzy koledzy, koleżanki, samorządowcy, przyjaciele WKD, panie prezesie. Dziękuję za możliwość zabrania głosu jako przedstawiciel samorządu szczebla gminnego, ale także jako współgospodarz tego miejsca, Środowiska Mazowieckiego. Na wstępie proszę przyjąć pozdrowienia ze strony pana burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, który nie może być tutaj z nami osobiście, ale bardzo by chciał, dlatego że ta inwestycja jest niezwykle ważna dla Grodziska, który przecież stanowi także istotną część na trasie WKD i w ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwinął się do tego stopnia, że dzisiaj nasze wieloletnie starania zostały dostrzeżone, docenione i inwestycja będzie realizowana. Szanowni Państwo, Grodzisk Mazowiecki, ale tak jak i sąsiednie gminy, rozwinęły się w ogromnym tempie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Od 2004 roku w Grodzisku Mazowieckim wzrosło 40% mieszkańców. To też ten drugi tor, jako dziecko pamiętam, już wtedy wyczekiwany. Dzisiaj w roku 95-lecia WKD i 500-lecia Grodziska Mazowieckiego jest tak radośnie witany. My o tej inwestycji mówimy jednym tchem z halą widowiskowo-sportową, z obwodnicą naszego miasta. To jest dla nas tak ważna inwestycja. Cieszymy się tutaj z kolegami, koleżankami, samorządowcami i deklarujemy panie prezesie pomoc z naszej strony, jeśli tylko ona będzie potrzebna w większym stopniu niż jest do tej pory. Gratuluję i życzę powodzenia w tej tak ważnej inwestycji, żeby ten termin 2023 roku został dotrzymany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Naprawdę wchodzisz, chyba. Jeszcze raz. Dziękuję. Muszę coś zostawić dla marszałku. Okej. Groźne zdjęcie. To co tam teraz? I teraz poproszę pana Wiesława Radusza, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Kaski ochronne na pamiątkę wszyscy uczestnicy mogą zabrać. No nawet jak pasuje, może nie spadnie, ale może jednak. No dobrze. Może nie spadnie. Trzeba zostawić dla następnego. Dziękuję bardzo. No, mamy jeszcze w zakresie kilka osób mówiących. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pana Rafała Rakowskiego, który ma słowa do zastanowienia. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Teraz pana Tomasza Krupskiego, zastępcę burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić teraz pana Marcina Bąka, zastępcę burmistrza Milanówka i zastępcę za pana Piotra Rymuszewskiego. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w następnej kolejności panią Małgorzatę Pachecką, wójta gminy Michałowice. Dziękuję bardzo. Proszę, następny pana Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego.
Prosimy pana Krzysztofa Grzegorza Stawieckiego. Jeszcze raz poprawka? Dobrze. Tak złotkie. Dobra. A, z tej strony też? Jeszcze przeciwne jest. Dobra, dziękujemy bardzo. I chciałbym jeszcze poprosić pana Tomasza Sokorzewskiego, radnego Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Kolei dojazdowej, pomysł zarządu otrzymania odznaki przyjaciel WKD. Pan Adam Struzik otrzymuje odznakę przyjaciel WKD za wsparcie i publiczne popularyzowanie działań WKD mające wpływ na pozytywny wizerunek spółki. Podpisał 23 maja 2022 prezes zarządu, dyrektor generalny Michał Panfil. Informuję państwa, że jest to decyzja zarządu jednogłośna i po raz pierwszy w historii uznaliśmy, że rozpoczynamy nowy rozdział w przyznawaniu czegoś, czego nie było, a należy. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi, nie tylko za WKD, za to, że jest pan przyjacielem kolejarzy od wielu lat. Zarówno KM-ki, WKD-ki i wszystkich możliwych działań kolejarzy, bo pan nas rozumie. A przyznam się, że niewielu ludzi rozumie, jak ciężko pracujemy, jak nasza praca jest odpowiedzialna, jak potrzebna temu krajowi. Oprócz tego dyplomu, który chciałbym panu przekazać, jest jeszcze medal, ale to nie jest coś takiego, że jak odznaczenia, czy państwowe, czy resortowe, przypinany. To jest taki właśnie WKD Mazowsze Serce Polskie. Przyjaciel WKD. Proszę uprzejmie. Kwiaty. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Muszę powiedzieć, że tak jak Koleje Mazowieckie, tak i Warszawska Koleje Dojazdowa jest centrum zainteresowania władz województwa właściwie od samego początku. Od momentu de facto komunalizacji tej kolei, później przejęcia przez samorządy, bo państwo wiedzą, że wspólnym właścicielem jest samorząd województwa i samorządy tych gmin, wzdłuż których Warszawska Koleje Dojazdowa operuje. I no, różne były perturbacje, różne były czasy, ale zawsze uważaliśmy, że rozwój tej kolei ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju tej ziemi, tej części Mazowsza. Bardzo dziękuję panie prezesie za docenienie i deklaruję, że będę wam dalej pomagał. Myślę, że nasi członkowie zarządu, radni koalicji rządzącej na Mazowszu też od wielu lat wspierają warszawską kolej dojazdową. Dziękuję bardzo.